Cześć, witajcie na kanale Kolba TV. Ja jestem Morten Henriksson i klę się na Odyna, że za pomocą tego topora bitewnego do rzucania marki Kondor wybuduję swój pierwszy drakar i ruszę w stronę skandynawskich fiordów. Valhalla! Okej, a tak na poważnie spotkaliśmy się tutaj, żeby zaprezentować Wam ofertę narzędzi marki Kondor. Są to oczywiście topory, siekiery, maczety, saperki, no i oczywiście noże. Jest to marka znana już od lat, mieliśmy kiedyś w ofercie produkty tej firmy, a teraz po latach wracają. Jak w najprostszy sposób można określić, czym są narzędzia marki Kondor? Są to porządne narzędzia stworzone do pracy. Jeżeli jakość Waszych toporków i innych narzędzi, które macie z marketów, słabszej jakości, jest niezadowalająca, Kondor jest stworzony dla Was. Muszę Wam się przyznać, że byłem świadomy istnienia tej marki na rynku. Przez długi czas nie miałem okazji tych narzędzi używać. Zmieniło się to, gdy na którymś zlocie bushcraftowym miałem okazję skorzystać z tych narzędzi, ktoś miał akurat przy sobie. Wspomniałem na początku, że są to narzędzia. Oczywiście toporek do rzucania też jest narzędziem, ale mówiąc narzędziem, myślimy bardziej o takim toporku, czy na przykład siekierze. Na przykładzie tej siekiery zobaczmy, jak prezentuje się jakość tych produktów. Skórzana osłona pochewka, bardzo fajnie uszyta, dobrej jakości. Żeleziec osadzony jest na stylisku z hikory, czyli orzecznika amerykańskiego. Jeden chyba z najlepszych wyborów, jeżeli chodzi o stylisko. Bardzo twarde drewno. Sama siekiera fajnie wykończona, dobrze leży w dłoni. Oczywiście duża siekiera dla niektórych może być za duża, czasem potrzebny jest mały toporek, taki, który możemy sobie przytroszyć do plecaka. Oferta tych siekier i toporków jest naprawdę duża. Wszystkie możecie zobaczyć w linku pod spodem w opisie tego filmu. Mówisz maczeta, myślisz kukri. O ile w naszych lasach najczęściej używamy toporów i siekier, to w Ameryce Południowej, a firma Kondor pochodzi z Salwadoru, maczety są bardzo popularne. Tutaj mamy fajną maczetę typu kukri. Kajdeksowa pochwa ze skórzanymi elementami. Bardzo fajna do zamontowania na pas w różnych opcjach montażu. Fajnie leży w ręce, rękojeść G10. Kolejna maczeta, skórzana pochwa i widzimy tutaj taki element nawiązujący do kultury Majów, rdzennych mieszkańców Salwadoru. Tak samo widzimy tutaj w rękojeści taka wstawka. Kolejna maczeta w skórzanej pochwie i taka ciekawostka. Mamy tak jakby nóż do kompletu, który jest bardzo podobnie wykończony, można sobie takie pary tworzyć. Podobnie jak saperka i maczeta wzorowana na maczecie australijskiej armii. Saperka wielofunkcyjna, można by rzec. Mamy otwieracz do butelek, mamy piłę i mamy element służący jako toporek. Saperka wydaje się większości osób takim przeżytkiem minionych lat, aczkolwiek każdy, kto jedzie pod namiot, powinien saperkę sobie ze sobą zabrać, okopać swój namiot, a oczywiście w plecaku razem z rolką papieru toaletowego zestaw obowiązkowy. O! Nóż taki typowo biwakowo bushcraftowy. Nawiązuje trochę stylistyką do skandynawskich noży. Bardzo fajny, wytrzymały nóż. Konstrukcja full tank, w dobrej cenie. Fajna alternatywa. Kolejny nóż szczególnie przypadł mi do gustu i postanowiłem go bardziej przetestować. Mamy tutaj takie zagłębienie, które służy do użycia łuku ogniowego. Ten i kilka innych narzędzi będziecie mogli zobaczyć w większych testach na naszych shortach i innych social mediach, więc śledźcie nasze inne social media. Nie wiem jak dla Was, ale dla mnie jakość i funkcjonalność narzędzi marki Kondor była dużym zaskoczeniem. Oczywiście w linku w opisie tego filmu znajdziecie wszelkie informacje. Oczywiście możecie też odwiedzić nasz salon w Czeladzi na ulicy Wiejskiej 46 i zobaczyć na żywo na półkach naszego sklepu te towary. No dobra, ja już nie będę więcej przedłużał. Dzięki za uwagę. Jeżeli podobał Wam się film, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie nasz kanał, żeby nie ominęły Was kolejne. I do zobaczenia w następnym filmie.